Jakie są skutki zapalenia mózgu? Zapalenie mózgu może uszkodzić mózg i pozostawić pacjenta z nabytym urazem mózgu. Skutki choroby mogą być różne, to znaczy u każdego pacjenta mogą być całkiem inne, często też mogą być ukryte. To znaczy, pacjent może wyglądać tak jak przed chorobą, ale doświadczać dolegliwości, które nie są łatwo zauważalne. Skutki zapalenia mózgu mogą mieć charakter długofalowy. U dzieci uszkodzenie części mózgu, które nie były rozwinięte w momencie zachorowania, mogą się ujawnić w późniejszym życiu. Skutki choroby mogą mieć charakter fizyczny, emocjonalny, behawioralny i poznawczy. Wśród zmian fizycznych mogą wystąpić zmęczenie i zaburzenia snu bóle głowy. Epilepsja, trudności w poruszaniu się oraz zmiany czuciowe. Wśród problemów emocjonalnych i behawioralnych mogą wystąpić zmiany nastroju, osobowości, wzmożone stany lękowe, gniew, depresja i trudności z motywacją. Zmiany poznawcze mogą wpływać na procesy umysłowe, pamięć, koncentrację oraz to, jak myślimy, czemu towarzyszą trudności z mową i językiem, rozwiązywaniem problemów postrzeganiem siebie i rozumieniem. Choć skutki zapalenia mózgu mogą zmienić całe życie, to jednak istnieje wiele źródeł pomocy w zakresie powrotu do zdrowia i rehabilitacji.